Witamy w salonie piekarniki parowe.com. Dzisiaj będziemy prezentować lewozmywaki. No musicie wiedzieć, że salon piekarniki parowe.com, czy cała idea, to nie tylko piekarniki parowe, nie tylko sprzęt AGD taki zmechanizowany, ale również lewozmywaki i baterie, czyli taka armatura kuchenna. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować lewozmywaki podwieszane, czyli takie produkty, powiedzmy, teraz najbardziej popularne. Skupimy się na pewnej grupie produktów Franke i konkretnie lewozmywaki do szafki 60. No nie chcę jak gdyby tego tematu dzisiaj rozszerzać na bardzo dużą ilość lewozmywaków, ponieważ moglibyśmy no, kilkaset lewozmywaków wymienić i omówić. Skupimy się na tych najbardziej sprzedawanych, czyli lewozmywaki, które są do szafki 60 cm, bo jest to najpopularniejszy rozmiar, i pojedyncza komora. A dlaczego pojedyncza komora, a nie półtorej komory? Ponieważ dzisiaj, jak widać tutaj na takim przeglądzie tych lewozmywaków, te pojedyncze komory, no praktycznie każda z nich jest doposażona w takie metalowe odsączarki. Mamy bardzo wygodną komorę wtedy, kiedy chcemy. Wtedy, kiedy zaś brakuje nam tej no, małej komory, odsączarki, osuszarki, to mamy taki element. Ten element oczywiście nie jest zamocowany tak, jak już jest zamocowany docelowo na lewozmywaku, tylko porusza się po blacie. No i oczywiście możemy sobie odsączyć, osuszyć, opłukać pewne elementy wtedy, kiedy potrzebujemy. Czy będzie to jakieś pożywienie, no to sobie opłuczemy i możemy przełożyć na blat i przygotowywać posiłek dalej. Co daje nam podwieszenie takiego lewozmywaka pod blatem? Daje przede wszystkim piękną estetykę. Nie mamy żadnych elementów takich wystających, rantów, przy których zbiera się też zabrudzenie. Mamy piękne połączenie takie stylistyczne z całą kuchnią. Dobór kolorystyczny dobieramy do blatu lub do wygody użytkowania. Kiedy możemy podwiesić taki lewozmywak, bo to jest kolejne pytanie. Nie wszystkie blaty dają taką możliwość. Ja tutaj w ręku trzymam kilka takich propozycji. No i w wielkim skrócie tylko powiem, co mam i pod co na pewno można podwiesić lewozmywak. Pierwsza to jest taka próbka blatu akrylowego i to jest konkretnie marka Korian. Drugi jest to blat, konkretnie naturalny kamień, czyli jak najbardziej możemy podwiesić. Następna próbka jest to również konglomerat kwarcowy. Mówimy oczywiście o wykończeniu blatu i rodzaju materiałów. I ta ostatnia jest to spiek kwarcowy, czyli wszystkie te materiały dają możliwość podwieszenia lewozmywaków. W wielkim skrócie można powiedzieć tak, że możemy podwieszać lewozmywak pod takim blatem, który po przecięciu jest odporny na wodę. No, czyli na ogół nie możemy to robić oczywiście z blatem wiórowym, nie możemy robić z blatem drewnianym, blatem laminowanym, więc wszystkie te konglomeraty, kamienie dają taką możliwość. No, takie blaty delikatniejsze, też troszkę tańsze, no, powodują, czy mogą spowodować, że będzie to dosyć spory problem później w dalszym użytkowaniu takiego lewozmywaka. Więc mamy lewozmywaki podwieszane do szafki 60, jednokomorowe. I teraz jak takie lewozmywaki są wykonane, bo mamy do dyspozycji kilka rodzajów materiałów i każdy z nich pokrótce omówimy. Zaczynamy od pierwszego materiału, jest to konglomerat granitowy, jest to ten materiał tutaj. No przede wszystkim zaczniemy może od tego, i to jest, wydaje mi się, że najważniejsze, że ten konglomerat granitowy daje nam możliwość wyboru koloru, jest dosyć szeroka paleta. My tutaj akurat mamy najczęściej sprzedawane, czyli kolor w przypadku Franke Onyx, jest to kolor czarny z taką drobną miką metaliczną, która no, ma za zadanie powodować to, że nie będzie widać tak bardzo zabrudzeń, zacieków, więc jak oglądacie próbki czasami, no, klienci, którzy przychodzą do salonu są zdziwieni, dlaczego to się tak świeci, dlaczego tak połyskuje, ale w efekcie i docelowo ma to za zadanie właśnie zniwelować widoczność zacieków i zabrudzeń. Z czego wykonany jest w ogóle konglomerat, jeżeli chodzi o sam materiał? Niektórzy używają tak potocznie nazwy, że jest to lewozmywak granitowy bądź lewozmywak kamienny, ale jest to mieszanka naturalnego kamienia, który jest zmielony i dodany jest do tego akryl. Proporcje mniej więcej 80-20% i to ma wpływ też na funkcjonowanie tego lewozmywaka. Dzięki temu, że jest ten kamień, czy 80% tego kamienia, lewozmywak się nie rysuje, to jest takie pierwsze założenie, ale też ten lewozmywak ma takich cech no, trochę problematycznych. Między innymi nie powinniśmy korzystać w domestosach z kreta, czyli z takiej agresywnej chemii, ponieważ będzie się wypłukiwała ta część miękka, czyli akryl. Lewozmywak się będzie robił coraz bardziej szorstki, będzie coraz bardziej zachodził brudem, także tutaj taka pierwsza uwaga. Lewozmywak, jak już czyścimy, to czyścimy takimi naturalnymi preparatami na bazie sody.
Założenie następne takiego zlewozmywaka jest takie, że nie powinniśmy takich bardzo mocno rozgrzanych naczyń, patelni wkładać bezpośrednio z palnika płyty indukcyjnej czy też płyty gazowej, bo też się może odbarwić. Także no troszkę, jak słyszycie, trochę tych problemów jest, aczkolwiek i tak to jest bardzo popularny zlewozmywak, bo są bardzo atrakcyjne ceny i przede wszystkim ten zlewozmywak daje możliwość dobrania koloru do koloru blatu. Model, który tutaj mamy, seria Canon z Franke, no dosyć ciekawa. Wiemy, że z konglomeratu, natomiast o tyle jest to ciekawy zlewozmywak, że no oczywiście jest do szafki 60, jest to jedna komora, natomiast ma bardzo fajne akcesoria i dosyć ciekawy jest ten zlewozmywak wykończony, mianowicie ma taki rant mniej więcej po środku. Na tym rancie możemy umieścić sobie tego typu roletę. Na tej rolecie z kolei te gorące naczynia czy inne elementy, takie choćby do zmywania, które nie chcemy, żeby do końca były widoczne. No i ma też na wyposażeniu taką wspomnianą wcześniej odsączarkę, która pełni rolę małej komory, ociekarki, osuszarki. Absolutnie bardzo fajny, wygodny zlewozmywak. Część klientów, którzy przychodzą do salonu, widzą ten zlewozmywak po raz pierwszy, bądź też widzieli w katalogu i chcą zobaczyć na żywo, no pytają, gdzie tu jest to sitko, bo widzimy taki bardzo estetycznie wykonany kwadrat stalowy. Woda przelewa się tutaj przez tą szczelinę. No i co się dzieje dalej? Jeżeli wyjmiemy ten kwadracik, jest normalne sitko, jak najbardziej możemy zamontować młynek, bo to jest to pytanie, tak widząc ten kwadrat, czy jest możliwość montowania młynka, jak najbardziej tak. Jest to takie, powiedzmy, standardowe, normalne sitko, tak jak w każdym zlewozmywaku, więc tutaj się nic nie dzieje i pod tym kwadratem takim stalowym jest po prostu tradycyjny, standardowy zlewozmywak. Z takich kolejnych wad zlewozmywaków z konglomeratów granitowych jest ich porowatość, czyli no jeżeli dotkniemy palcem, poczujemy, że te zlewozmywaki są porowate, niestety przez to też bardziej zbierają brud. I jeżeli mam doradzić tutaj Wam, jaki zlewozmywak sobie kupić, jeżeli miałby być konglomerat granitowy, absolutnie jak najciemniejszy, bo nie widać choćby takich zacieków, na przykład jak zostawimy taką torebkę po herbacie, no to nie będzie widać takiego zacieku, który ewentualnie ta herbata pozostawia i go usuniemy i te takie pozostałe elementy takiego zacieku kolorowego nie będą widoczne, a niestety będą widoczne przy zlewozmywakach jasnych, czyli białym czy kremowym, więc absolutnie nie polecam, bo się po prostu zamęczycie z takim zlewozmywakiem, więc sugeruję, jeżeli byście chcieli jasny zlewozmywak, no to albo zlewozmywak stalowy, albo zlewozmywak ceramiczny, o którym zaraz powiemy. No każdy ze zlewozmywaków do szafki 60 na ogół ma tutaj szerokość 50 cm i zrobimy każdemu z tych zlewozmywaków z każdego materiału taki szybki test blachy, jak ta blacha się mieści, bo jest to takie rzeczywiście najbardziej taki element uciążliwy do mycia, który mamy w kuchni i zobaczmy, jak tutaj to będzie wyglądało. No ona, powiedzmy, nie mieści się, w sensie nie położy się na dnie, ale absolutnie się mieści w zlewozmywaku, więc bardzo łatwo ją jest umyć i dlatego też jeszcze jak to było argumentuje, że polecamy te zlewozmywaki jednokomorowe. Na górze mamy zlewozmywak ceramiczny, absolutnie wspaniała sprawa. Też daje ten zlewozmywak, podobnie jak konglomerat, możliwość dobrania kolory do koloru blatu. Jest odporny na wysokie temperatury, jest odporny, powiedzmy, na tą agresywną chemię. Nie zachodzi, ponieważ jego struktura jest pokryta taką glazurą, więc absolutnie ten brud, który się tutaj znajdzie, bardzo łatwo jest spłukać, bardzo łatwo jest wymyć, więc świetna propozycja. Natomiast no, wady, bo oczywiście są. Wadą tego zlewozmywaka no na pewno jest to, że jest dwa razy droższy mniej więcej od zlewozmywaka granitowego, czyli jeżeli zlewozmywak granitowy w zależności od rodzaju kosztuje od 1000, powiedzmy, do mniej więcej 1500 zł, tak tego typu zlewozmywaki gdzieś w okolicach 2000 czy 2500 zł. Pierwsze takie pytanie klientów, jak widzą w salonie tego typu zlewozmywak no i zostają polecane, to pytanie, czy on się potłucze. Więc zlewozmywak absolutnie to nie jest taka ceramika, jak kojarzymy ją z łazienki. To jest zupełnie inna ceramika wypalana w bardzo wysokich temperaturach, więc właściwie nie ma takiej możliwości. No poza, powiedzmy, bardzo ciężkimi elementami żeliwnymi, jak jakieś patelnie. No jeżeli tak rzucimy z dalszej odległości, no może się niestety ukruszyć. Podobnie z jakimś nożem bardzo ciężkim, który upadnie szpicem bezpośrednio pionowo w tą strukturę ceramiczną. No, czyli zlewozmywak
też powiedzmy nie bez wad, ale przede wszystkim, jeżeli musicie mieć zlewozmywak biały, czy jakikolwiek jasny, w sensie kremowy, no wydaje mi się, że powinniście zainwestować w zlewozmywak ceramiczny, bo zlewozmywak konglomeratowy po prostu jest bardzo trudny w utrzymaniu. Na koniec oczywiście tradycyjny test blachy. Zlewozmywak, przypominam, mamy taki sam, w sensie do takiej samej szafki 60 cm, czyli jego szerokość tego elementu, który jest widoczny, jest 50 cm. No zobaczymy, jak taka blacha tutaj wejdzie. No też praktycznie weszła cała. Może mamy trochę mniej miejsca niż tych zlewozmywaków konglomeratowym, no ale swobodnie ją możemy wymyć i opłukać. Na końcu mamy zlewozmywak stalowy, zlewozmywak ze stali o grubości 1 mm, czyli bardzo gruba stal. Przyznam, że mój ulubiony zlewozmywak to jest zlewozmywak, powiedzmy, bezobsługowy i nie trzeba się martwić i zastanawiać, co tam do niego wpadnie i jak wpadnie, czy stosujemy Domestos, czy stosujemy kret, nie ma to żadnego wpływu, ponieważ jest to stal nierdzewna, odporna na tego typu chemię. Zlewozmywak, który też trzeba powiedzieć, jest troszkę inaczej skonstruowany, tak co do zasady, od klasycznych zlewozmywaków stalowych. Ten zlewozmywak jest wycinany z arkusza, czyli mniej więcej tak obrazowo pokażę i jeszcze zrobimy takie ujęcie spawów tych zlewozmywaka, które są tutaj po rogu. Jest on zrobiony po prostu z arkusza, zaginany, polebrowany, szlifowany i w efekcie końcowym mamy taką bardzo ładną, efektowną bryłę. Ma też ten zlewozmywak jedną wadę. Ta wada to jest rysowanie się tego zlewozmywaka. Natomiast trzeba pamiętać, że możemy wypolerować sobie taki zlewozmywak, poświęcając mu tam troszkę czasu, do stanu tak, jakby był nowy, czyli ta powierzchnia stali nierdzewnej daje taką możliwość renowacji tego zlewozmywaka, więc teoretycznie problemu nie ma. No i na koniec chyba taka najważniejsza informacja odnośnie tego zlewozmywaka, to jest jego pojemność i zobaczymy, jak on wypadnie w tym teście blachy. I ta blacha, widzimy, idealnie weszła, jeszcze zostało po 2-3 cm po bokach, żeby ją swobodnie włożyć i swobodnie wyjąć. Skąd się w ogóle to wzięło, że zlewozmywak jest do takiej samej szafki jak te pozostałe i ma teoretycznie taki sam rozmiar tutaj, czyli 50 cm i tą samą głębokość? No wzięło się stąd, że jest to stal i ma grubość tylko 1 mm, jak gdyby to jest jedna rzecz, ale jest, tak jak powiedziałem wcześniej, wycinana ta stal z arkusza, czyli to dno, które jest w tym zlewozmywaku, jest praktycznie identyczne jak ta góra tego zlewozmywaka i stąd mamy taką przestrzeń i w przeciwieństwie do tych zlewozmywaków, o których mówiłem wcześniej, no tamte są wykonywane z formy, czyli to dno po prostu jest mniejsze od tego wejścia, no i taka jest technologia robienia zlewozmywaków ceramicznych czy zlewozmywaków z konglomeratu granitowego. Dzisiaj pokazałem Wam zlewozmywaki najbardziej popularne, o najbardziej popularnej szerokości. Oczywiście te zlewozmywaki mają swoje warianty zarówno półtorej komory, jak również inne rozmiary, czyli mniejsze, są także większe. Więc no, żeby jak gdyby dopasować ten zlewozmywak do swoich potrzeb, zapraszam do salonu piekarniki parowe.com i na miejscu przedstawimy taką najbardziej dogodną wersję tego zlewozmywaka dla Was. Dziękujemy i do zobaczenia w następnej prezentacji.